Pruszcz Gdański z roku na rok zmienia się i to na lepsze. Nie inaczej będzie w 2022 roku. Wraz z zastępcą burmistrza do spraw komunalnych Radosławem Klaczkowskim przyjrzeliśmy się najważniejszym inwestycjom bieżącego roku. Planujemy rozpocząć rozbudowę szkoły podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim. Będzie to rozbudowa nowej sali gimnastycznej oraz dobudowanie dodatkowych sal dydaktycznych. Drugą inwestycją, dosyć ważną dla tego miasta, jeśli chodzi o komunikację, to jest budowa drogi do Cieplewa i również planujemy w tym roku rozpocząć jej budowę. Jednym z takich drobniejszych rzeczy to też warto wspomnieć o oświetleniu, bo przystąpiliśmy do projektowania modernizacji oświetlenia na ulicy Zastawnej i na ulicy Obrońców Westerplatte. To były te główne inwestycje i plany, ale co oczywiste, nie jedyne na 2022 rok. Mniejszych inwestycji, ale też bardzo istotnych, to jest fotowoltaika. W marcu podpisaliśmy 5 kolejnych umów na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na naszych budynkach publicznych. Też warto wspomnieć o bezpieczeństwie pieszych. Mamy w realizacji 3 przejścia dla pieszych, które zostaną zmodernizowane i poprawią bezpieczeństwo uczestników drogi. Jest umowa o przejściu na ulicy Mickiewicza, na ulicy Skierki i zbiegu Łukasiewicza z ulicą Nowowiejskiego. Możemy też mówić o niebawem zrealizowanej inwestycji pochodzącej z inicjatywy budżetu obywatelskiego. To jest budowa zjeżdżalni całorocznych na górkach saneczkowych na ulicy Cichej i ulicy Gałczyńskiego. W tym roku zakończy się również przebudowa rozpoczęta w 2021. Warto też wspomnieć o inwestycjach, które rozpoczęły się w roku ubiegłym, ale w tym roku już powinny się zakończyć. To m.in. przebudowa budynku na ulicy Wojska Polskiego 44 na potrzeby USC i Urzędu Miasta. Oczywiście to nie wszystkie inwestycje, które rozpoczną się w 2022. Lista jest całkiem długa, więc warto przyglądać się Pruszczowi Gdańskiemu, gdyż czeka nas sporo pozytywnych zmian w tym roku. Polecamy również zobaczyć ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w 3 kubeczki.